Dzień dobry. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie. Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Na ów celownik będę brał naszych gości i różne zagadnienia związane z bezpieczeństwem narodowym, a nawet z całym jego systemem. Służbami specjalnymi, siłami specjalnymi, służbami mundurowymi, terroryzmem i antyterroryzmem, stosunkami międzynarodowymi i geopolityką, sztuczną inteligencją i prognozowaniem oraz ogólnie nauką. Specjalne miejsce znajdą operacje informacyjne i operacje psychologiczne, a także procesy sterowania społecznego. Swoistą misją podcastu, poza jej naukowo-popularyzatorskim charakterem, dostarczaniem wiedzy, informacji i opinii, zdecydowanie będzie wspomaganie procesu depolaryzacji społecznej. Tym samym widać, że przez interdyscyplinarność bezpieczeństwa jako nauki Rozmawiać będziemy o zagadnieniach związanych także z innymi dyscyplinami dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, głównie, ale nie tylko, ze szczególnym uwzględnieniem nauk socjologicznych, psychologii czy nawet filozofii, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach. W ramach różnych cykli podcastu usłyszeć będzie można wywiady i rozmowy z gośćmi mającymi wiedzę i doświadczenie w omawianych obszarach. Na celownik trafią praktycy i teoretycy, zawodowcy i naukowcy, a także ci, którzy oba te obszary łączą. Skoro mowa o karierach, będzie też i miejsce na rozmowy nie tylko o samej służbie, ale także co potem. Każdy funkcjonariusz publiczny, wcześniej czy później, staje przed trudnym wyborem, co dalej. Rozmawiać będziemy o różnych możliwościach dalszej kariery w cywilu, pomocy ze strony różnych podmiotów. Inspiracjach i jak się do tego trudnego kroku przygotować odpowiednio wcześniej, także inwestując w siebie i w swój rozwój. Na celownik będę brał także samego siebie, omawiając bieżące wydarzenia, komentując i rozszerzając udzielone w mediach wywiady oraz wygłaszając krótkie wykłady dotyczące bezpieczeństwa narodowego, zwłaszcza w kontekście prowadzonych przeze mnie przedmiotów. Postaram się także zachęcić do refleksji samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Nagrania dostępne będą w najpopularniejszych platformach podcastowych oraz na mojej stronie internetowej www.artur.tel